Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e -prasa. Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia Dagmara Andryka. Król. Czyta Paulina Holz. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Okazuje się, że wybór między byciem wyrodną córką a najgorszą matką na świecie wcale nie jest taki trudny. Wszystko zależy od mocy paciorków z wyrzutów sumienia nanizanych na sznurek, za który w takich chwilach pociąga zmęczone serce. Do tej pory wybierała jedno z tych dwóch określeń, ale dziś przyznała sobie podwójny tytuł. Stoi jednak na podium od wielu lat i wreszcie czas z niego zejść. Już nic nigdy nie będzie ważniejsze od rodziny. To pierwszy dzień mojego nowego życia, pomyślała, i przeszył ją dreszcz. Za długo tu siedzę, aż zmarzłem. Zirytowana rzuciła w stronę kranu gumową kaczką, ulubioną zabawką małego trista, którą od dłuższej chwili bezwiednie ściskała w dłoni. Spojrzała na swoje pomarszczone i miękkie palce. Ludziom takie dłonie przywodzą na myśl ręce praczki, ale ona miała inne skojarzenie pływak. Tak w firmie mówi się na zwłoki znalezione w wodzie. Potrząsnęła głową i energicznie wstała, nie zważając na wylewającą się z wanny wodę. Sięgnęła po fioletowy ręcznik frotę i szczelnie się nim owinęła. Cholera jak zimno. Westchnęła i spojrzała na zegarek wiszący na pożółkłej ścianie łazienki. Jeszcze dwie godziny i koniec. Za 120 minut zacznie nowe życie. I remont, który odkładała od kilku lat. W pierwszej kolejności musi odnowić mieszkanie, bo w takich warunkach nie da się żyć. Wyszła z zaparowanej łazienki, zostawiając na parkiecie ułożonym w kiedyś tak modną jodełkę mokre ślady stóp. Salon rozbrzmiewał dudnieniem telewizora, jak zawsze ustawionego na kanał informacyjny. Na ławie stała szklanka, niemal do połowy wypełniona fusami, a w powietrzu unosił się zapach lawendowego szamponu. Spojrzała na zwisające z deski do prasowania rękawy machoniowej garsonki. To jedyny odświętny ciuch, jaki miała. Ostatnim razem wyglądała w nim całkiem nieźle. Powinien się nadać. Prawdopodobnie dzięki genom wciąż miała świetną figurę. Podeszła bliżej, zerknęła na pogniecioną spódnicę i nagle dostrzegła, że brązowa garsonka jest okropna. Z tymi poduszkami w ramionach, szerokimi rękawami i złotymi plastikowymi guzikami. Jak mogła zapomnieć, że to taki kicz? A może zwyczajnie nie zwracała na to uwagi? Wtedy miała wrażenie, że jest elegancka, że wszyscy natychmiast zauważą i docenią, jak się postarała, że nikt niczego nie skomentuje, a Tristan zwyczajnie będzie dumny. Od tego czasu minęło już czternaście lat. Pamięta, jak stała wówczas z innymi rodzicami w udekorowanej na biało, wydzielonej części kościoła i patrzyła na modlące się dzieci, w tym na skrzywionego Tristana, który nie chciał podejść do księdza po pierwsze ciało Chrystusa. Pokazywał jej wzrokiem, że wolałby stamtąd uciec, ale ona nie wiedziała, co z tym zrobić. Wysłała mu buziaka, lecz go nie przyjął. W jego oczach dostrzegła wściekłość. Ciało przebiegł mu dreszcz, jakby raził go prąd. Chłopak demonstracyjnie zacisnął wargi. Widziała tylko linię ust, lecz w końcu, popychany przez katechetkę, ruszył do ołtarza. To był ostatni raz, gdy poprosił matkę o pomoc. Poczuła rosnącą gulę w gardle, ale nie wiedziała, czy to z powodu wspomnień, czy na widok tej obrzydliwej garsonki, z której nie spuszczała wzroku. Jak mogła nie zadbać o odpowiedni strój? Przecież na tym pożegnaniu będą prawie wszyscy koledzy, przełożeni i przyjaciele z firmy, prokuratorzy, z którymi w ostatnim czasie wyraźnie się polubiła. Nawet patolożka i profilerka potwierdziły obecność. Musiała przyznać, że Krycha i stary bardzo się postarali. Knajpa, menu nawet prezent z nimi ustaliła bo w policji nigdy nie przejmowali się konwenansami po co kupować głupie durnostojki skoro można zapytać wprost i wtedy dwie strony są zadowolone długo rozmyślała co wybrać bo wiedziała że sporo osób wzięło udział w zrzutce to w swojej pracy lubiła najbardziej transparentność mówisz co myślisz i nikt się nie obraża tyłka po kątach zbyt długo nie obrabia na prezent wybrała zabiegi w spa Masaże, kosmetyczkę, fryzjera. Wstydziła się przyznać, ale nigdy nie była w gabinecie odnowy, tak jak nigdy nie leciała samolotem i nie była za granicą. Bo pracowała, bo żyła pracą, bo tylko praca była dla niej ważna. Nadgodziny, niewykorzystane urlopy i setki spraw, którymi się zajmowała. To było jej życie, od kiedy znalazła się w policji. Najpierw w wydziale patrolowo-interwencyjnym, potem w kryminalnych. W tym roku minęło 25 lat wzorowej pracy. Odsunęła się z niechęcią od rozstawionej deski i podeszła do szafy, zwykłej, pilśniowej, ze srebrnym kluczykiem, rodem z dawno minionej epoki. Poza tym, że zrobi remont, wymieni wszystkie meble na nowoczesne i praktyczne. Głównie na to przeznaczy kasę z odprawy i na nowy laptop dla Tristana. Co prawda nie prosił, ale słyszała, jak narzeka, że z obecnym ma ostatnio niezły ambaras. Ilekroć syn używał słów, które można znaleźć głównie w książkach i słownikach, nadstawiała uszu i starała się je zapamiętać. Wykazywał się niebywałą elokwencją i nie miał zbyt dużego szacunku dla ludzi, którzy nie rozumieją znaczenia słów. Kiedyś się na niego wściekała, dziś słucha i zapamiętuje. Ma jeden cel – nie przynieść mu wstydu. Zanurzyła się w niedużej, starej szafie. Kilka par dżinsów, koszule, swetry, t-shirty… I dwie marynarki. Nie była to imponująca kolekcja, ale w pracy nikt nie zwracał na to uwagi, a i sama nie lubiła zakupów i przymierzania. Nie miała do tego cierpliwości. W dupie z tą elegancją. Wyciągnęła dżinsy, czarną koszulę i szarą tweedową marynarkę. Bez przesady. Uspokajała się w myślach. To tylko impreza pożegnalna w osiedlowej knajpie, a nie raut na Zamku Królewskim. Wzruszyła ramionami i uśmiechnęła się do odbicia w pękniętym lustrze na drzwiach szafy. – Ubierze się po swojemu. Tylko wtedy będzie się czuła dobrze. Zostanie sobą, a nie jakąś starą babą w przedpotopowej garsonce. Sam fakt, że przechodzi na emeryturę, nie czyni z niej staruszki. W tym roku skończy 43 lata i to naprawdę świetny moment, by zacząć nowe życie. Sięgnęła po wieszak, na którym wisiała marynarka. Tuż za nim, w folii z pralni, zobaczyła swój galowy, policyjny mundur. – Tyle lat – westchnęła – Poczuła, jak od łez oczy ją zapiekły pod powiekami. Czy ja będę umiała bez tego żyć? Pamiętaj, że zawsze możesz do nas wrócić, usłyszała w głowie głos starego i mocniej ścisnęła ręka w mundurów folii. Nagle w mieszkaniu rozległ się dzwonek. Dziwne, nikogo się nie spodziewała, a znajomi powinni właśnie szykować się na imprezę. To pewnie sąsiadka, bo jeśli ktoś stoi pod drzwiami, to znaczy, że pokonał kraty, które wszyscy na piętrze założyli wspólnie wiele lat temu, by odciąć dostęp intruzom. Wypuściła głośno powietrze, zamknęła szafę i poprawiła fioletowy ręcznik. Rzadko miewała gości. Stała wpatrzona w drzwi i po chwili znowu usłyszała dzwonek. Ktoś wcisnął go dwa razy. Natychmiast wyczuła nerwowość. Już, już! krzyknęła i ruszyła przed siebie. Zerknęła do lustra w przedpokoju, przygładziła odstającą grzywkę, znowu poprawiła ręcznik i zbliżyła oko do wizjera. Kto tam? spytała nerwowo, bo stojący za drzwiami mężczyzna nie przypominał żadnego z sąsiadów. Kurier usłyszała burknięcie i otworzyła drzwi. Mam przesyłkę dla. Młody mężczyzna z wygolonymi bokami i dziwnym kokiem z tyłu głowy zerknął na trzymany przed sobą pakunek. – pani Anny Marikier. Powiedział, zaciągając ze wschodnim akcentem, po czym podniósł na nią czarne jak węgiel oczy. Niczego nie zamawiałam, za nic nie będę płacić. Od razu ruszyła do ataku. Nic nie musi pani płacić. Proszę to po prostu wziąć ode mnie. Kurier podał jej tekturowe pudełko. Odruchowo wyciągnęła ręce. Nim zdążyła o cokolwiek spytać, wiking, jak nazwała mężczyznę w myślach, szybko się oddalił. Usłyszała tylko zatrzaśnięcie zamku w kratach i ciężkie kroki na schodach. Ale się spieszy, nie poczekał na windę. Stłumiła westchnienie, bo nie chciała wyjść na wiecznie marudzącą, no cóż, emerytkę. Weszła do przedpokoju obłożonego tak modną kiedyś boazerią i postawiła pakunek na stoliku. Delikatnie otworzyła spore tekturowe pudełko, na którego dnie leżał bukiet świeżo ściętych bzów. Uśmiechnęła się. Bzy pachnął najpiękniej na świecie. Właśnie dlatego uwielbiała maj, który kojarzył jej się ze słodkim zapachem beztroski, szczęścia i adrenaliny. Już jako dziecko wyruszała na samotne wyprawy po ulicach warszawskiej Saskiej Kępy, znacznie się oddalając od wyznaczonej przez ojca dozwolonej strefy zasięgu, jak sam wtedy mawiał. Zanurzyła twarz w fioletowym bukiecie i przymknęła oczy. Cudowny prezent. Nagle nerwowo opuściła pęk kwiatów, a przez jej twarz przebiegł skurcz, jakby niespodziewanie poraził ją prąd. Kto? I dlaczego mi to przysłał? Po chwili ekscytacji wrócił znajomy głos rozsądku, zajrzała do pudełka i znalazła liścik. Anutku, jestem z ciebie taki dumny. Poczuła natychmiastowy przypływ krwi do mózgu, a w uszach pojawił się nieprzyjemny szum. Przycisnęła ręce do żołądka, by powstrzymać falę wymiotów. W ostatniej chwili złapała się ściany. To przecież niemożliwe. Spokojnie, pani podkomisarz. Wypuściła głośno powietrze. To z pewnością pomysł Janusza. Skubaniec zadbał o każdy szczegół. Uśmiechnęła się uspokajająco i postanowiła mu podziękować. Weszła do kuchni, wstawiła kwiaty do wazonu i sięgnęła po telefon, który leżał na stoliku. Zerknęła na wyświetlacz. Cholera jasna, jak późno. Cisnęła smartfon i pobiegła do łazienki. Przecież nie może spóźnić się na własną imprezę pożegnalną. Szlak! Zakleła nerwowo pod nosem i wyjęła z szafki z lustrem ulubione kosmetyki. Rozdział drugi Stała na specjalnie przygotowanym podeście obitym czerwonym suknem. Oślepiało ją światło reflektorów. Widziała tylko czarne sylwetki siedzących przy suto zastawionym stole gości. Nie spodziewała się, że przyjdą tak licznie. Choć nigdy nie okazywała emocji, to tym razem trudno jej było zapanować nad silnym wzruszeniem. Próbowała skupić się na przemówieniu Starego, ale przychodziło jej to z trudem. Miała wrażenie, że przez pomyłkę bierze udział w jakimś przedstawieniu albo że zamieniono rolę i powinna być po drugiej stronie. Jak zawsze zresztą. Praca w policji, najważniejsza część jej życia, nauczyła ją cierpliwości i dyskrecji. Nigdy nie stała na świeczniku, a wszelkie sukcesy zwykle dzieliła z kolegami. Zmrużyła oczy i uśmiechnęła się do Starego, który zauważył jej zmieszanie, dlatego wciągnął ją do rozmowy. Ale, zanim wręczymy ci ten oto prezent, pokazał elegancki pakunek z logo modnego spa, powiedz tym żółto dziobom, ile lat poświęciłaś służbie dla ojczyzny. Kilku osobom z sali wyrwał się nerwowy chichot. Kobiet nie wypada pytać o wiek. Zareagowała lekko przedrzeźniając rozmówcę i puściła oko do przełożonego. Sala znów zareagowała śmiechem i cichymi oklaskami. Ale policjantka to co innego, prawda? Tym razem usłyszała kaskadę wesołości. Stary wyraźnie się zarumienił i wycofał. Anna weszła na środek podestu, poprawiła na prędce ułożone włosy, mocniej chwyciła za mikrofon. Od kilku dni zastanawiałam się, co powinnam wam dziś powiedzieć. Po sali przeszedł szmer. Parę osób nieśmiało klasnęło w dłonie. Proszę o zgaszenie tego światła, wskazała na Jupiter świecący jej prosto w oczy. Koniec już tego przesłuchania, zaśmiała się. Stary podszedł do rampy proscenium i wyłączył reflektor. Po prostu chcę was wszystkich dobrze widzieć. Do pracy w firmie przyszłam prawie 25 lat temu. Patrolówka, dochodzeniówka, kryminałka. Spędziłam tu wszystkie młode lata, ale niczego nie żałuję, choć na początku było mi naprawdę ciężko, niewyobrażalnie. Annie zadrżał głos. W tym momencie ucichły ostatnie szepty i ustał brzęk sztuczców. Na kursie poznałam między innymi szczegóły prawa karnego, prawa wykroczeń. Nauczyłam się, jak prawidłowo zatrzymywać nieposłusznych obywateli, jak dokonywać oględzin, a przede wszystkim, jak dbać o wizerunek policji, ale to wszyscy wiemy, machnęła ręką, bo mówiła o oczywistościach. Tylko nikt mnie nie nauczył, jak mam zjeść obiad z mężem, gdy przed chwilą w rozbitym tirze znalazłam pokiereszowane zwłoki, a zapach trupa spod nosa nie chce zejść przez kilka następnych dni. Nikt mnie nie nauczył, jak mam się bawić z synem, gdy wracam z mieszkania, w którym przez kilka dni przebywał dwulatek z martwą matką. Przyzwyczajisz się, mówili starsi koledzy. I co? I mieli rację. Tylko, że moja rodzina tego nie przetrwała. Wielogodzinnych służb, świąt i niedziel poza domem, nieprzespanych nocy z powodu, tu zrobiła palcami znak cudzysłowu, stale tymczasowych braków kadrowych. Wreszcie tych ciągle ważniejszych spraw, bo nie umiałam się nie angażować, bo nie umiałam zostawić czegoś niewyjaśnionego, bo przecież dla takich wariatek jak ja, ze szczególnie rozwiniętym poczuciem obowiązku, to praca jest najważniejsza. Dlatego tutaj, z tego miejsca, chcę przyrzec mojemu synowi, że tym razem dotrzymam obietnicy i jeśli będzie tego chciał, spędzę z nim każde jego urodziny i nic mi już wtedy nie wypadnie. Anna podniosła do góry dwa palce, uspokoiła się. Głos jej przestał drżeć a nogi do tej pory, jak zwaty, wypełniły się ołowiem. Panowała absolutna cisza. Nie tak zwykle wyglądają te pożegnania. Nie tego spodziewali się goście, siedzący przy stołach. A poza tym zaczęła mówić weselszym tonem, co przyszło jej zaskakująco łatwo, jakby publiczne przeproszenie syna było rozgrzeszeniem. Przeczytam te wszystkie książki, które zalegają na moich półkach, pojadę na wakacje i nie będę sprawiać wam kłopotu. Znowu podniosła rękę na znak przysięgi, czym rozbawiła stremowaną publiczność. I będę o was często myśleć, bo jesteście moją rodziną. Z nikim nie zjadłam tylu tłustych kebabów, sajgonek i leniwych z masłem. Szefie? Ukłoniła się przed starym, po czym wyszukała wzrokiem kilku mężczyzn i zwróciła się do nich. Krycha, kądzio, kankan. Dziękuję wam, chłopaki, za te wszystkie lata. Praca z wami była dla mnie zaszczytem. Ukłoniła się nisko. Wszystkim tu zgromadzonym bardzo dziękuję. A teraz napijmy się, bo jak mówi Krycha, wódka nie lubi być ciepła. Na sali rozległy się brawa, po czym Stary podszedł do Anny, podał jej prezent i pierwszy raz w życiu mocno ją przytulił. Wtuliła się w jego ramiona. Gdy brawa ucichły, zeszła z podestu i usiadła na honorowym miejscu. Podniosła kieliszek zmrożonej wódki, głośno odchrząknęła i powiedziała: To co, kochani? Na zdrowie! Twoje zdrowie! rzucił siedzący obok, ubrany w śnieżno-białą koszulkę polo, dobrze zbudowany mężczyzna z kilkudniowym zarostem. I pamiętaj, że na nas zawsze możesz liczyć. Wiem, krycha, dobrze wiem. Anna uśmiechnęła się i przechyliła kieliszek. Jednym ruchem wlała zawartość do gardła. Podkomisarz Kier miała mocną głowę i była dobrą kompanką do rozwiązywania osobistych problemów w towarzystwie procentów. Krycha pokazał kciuk, w sekundę utworzyli z Anną wspólny front. Już na pierwszy rzut oka było widać, że tworzą zgrany duet. Atmosfera na sali się rozluźniła, w ruch poszły sztućce i talerze, a dookoła stołu zaczęli się kręcić kelnerzy z ciepłymi daniami. Restaurację wypełnił intensywny zapach mięs, który gryzł się z wonią perfum i wody kolońskiej. Dla starych policyjnych wyjadaczy to nie był jednak żaden problem. Wypas pierwsza klasa. Siedzący po drugiej stronie stołu, Kankan smoknął przeciągle. Jak dla mnie możesz częściej chodzić na emkę? Anna patrzyła na zgromadzony tłum z nieukrywanym wzruszeniem. Kiwała głową i machała do niektórych przyjaźnie. Wszyscy odwzajemniali te gesty. Gdy pierwsze dania zniknęły z talerzy, a goście zaczęli krążyć, łączyć się w grupki, wychodzić na papierosa i dało się słyszeć coraz głośniejsze salwy śmiechu, zdjęła marynarkę i zerknęła w głąb sali. Sięgnęła po szklankę coli z lodem i cytryną, po czym ruszyła do dwóch milczących gości po drugiej stronie stołu. – Jak się czujesz, kochanie? – położyła dłoń na ramieniu młodszego z nich. – Mateczko, droga, po co te dramy? Pryszczaty chłopak nerwowo rozluźniał kołnierzyk, ewidentnie dusił się w obowiązkowym krawacie. Tristan, prosiłem cię, zareagował natychmiast jego sąsiad, starszy facet, mocno przypruszony siwizną, w identycznie duszącym i źle zawiązanym krawacie. Ojczulku, przecież nic złego nie powiedziałem, odparł Tristan lekko piszczącym głosem. Poza tym pora już zostawić to jakże zacne policyjne grono. Spojrzał na zegarek i wymownie przewrócił oczami. Poczekajmy do czerwonego barszczu z krokiecikami. Podobno są tu wyborne. Ojciec Tristana się wyprostował. No właśnie, Janusz, jeszcze raz bardzo ci dziękuję za to wszystko. Anna usiadła obok i omiotła salę wzrokiem. Tylko tak się zastanawiam, czy nie za bardzo przekroczyliśmy budżet. Tyle dań, przystawek. Ten rachunek będzie astronomiczny. Daj spokój. Przerwał jej i pogładził siłą brodę. Niczego nie przekroczyliśmy, po prostu baw się dobrze. Poprawił spinka przy mankiecie. Czasem zdaje się na byłego męża safanduę. Janusz wyprostował plecy i uniósł wysoko brodę, a po chwili ujął dłoń Anny i ją pocałował. Przez moment patrzyli na siebie w milczeniu. Janusz, tyle razy miała dość jego powolności, filozofowania, dzielenia włosa na czworo, tego zawsze spokojnego tonu i opanowania. Jakże często chciałaby się sprzeciwił, przeciągała strunę do granic wytrzymałości, a on ciągle wszystko rozumiał i przytakiwał. Nawet gdy zażądała rozwodu, uznał, że skoro ma taką potrzebę, to nie będzie jej zatrzymywał. Z drugiej strony, widziała, jak cierpi z powodu braku prawdziwego domu z oddaną żoną podającą o stałej porze ciepły obiad. Zaraz będziemy mieli tu prawdziwy mezalians. Tristan odstawił kieliszek i wytarł purpurowe usta serwetką. A ty nie za dużo pijesz? Anna próbowała nadać krytyczny ton swojej wypowiedzi, ale jej to nie wyszło. Syn się zaśmiał. Rodzicielko najdroższa, ty naprawdę musisz iść na tę emeryturę starsza pani z ciebie. Chłopak, podobnie jak ojciec, sięgnął po dłoń Anny i ją pocałował. No już dobrze. Ten gest sprawił jej przyjemność, aż się zarumieniła. Choć większość zaproszonych osób znała jej rodzinę, przynajmniej z opowieści, to gliniarze wydawali się mocno zaskoczeni obecnością syna i byłego męża. Znowu włożyłam kij w mrowisko, pomyślała i rozejrzała się po sali. W policji tak już jest, że rodzinę zabiera się tylko na oficjalne pikniki, a wszelkie okolicznościowe imprezy nie są dla cywilów. Wiedziała, że ją za to skrytykują, ale nie umiała postąpić inaczej. Poza tym mieli być tylko na początku, na części oficjalnej. Będę uciekał, trochę boli mnie głowa. A poza tym mam spotkanie. Tristan jakby czytał jej w myślach, odsunął się i ściągnął krawat. Ojczulku, zamknij drzwi tylko na górny zamek, bo cię nie dobudzę. A barszczyk? Janusz nie zareagował na uwagę o planowanym późnym powrocie syna. Zjedz moją porcję, smacznego. Mamuś, zostań królową tego balu. Bądź najwspanialszą damą kier. Na moje oko? Znajdziecie tu kilku asów. Tristan zrobił usta w dziubek, po czym wstał za maszyście, ukłonił się, zmierzwił sobie fryzurę, rozpiął białą koszulę i wybiegł. A z kim on ma to spotkanie? Spytała Anna Janusza, nie spuszczając wzroku z oddalającego się raźnym krokiem syna. Nie wiem, Janusz wzruszył ramionami. Pewnie z jakimś kolegą ze studiów już chyba powinni podać ten barszczyk, jak myślisz? Anna położyła dłoń na jego ramieniu. Przyglądała mu się z zaskakującą dla niej samej czułością. Tak naprawdę, całe życie był dla tej dziwnej, popękanej rodziny wsparciem, bez względu na to, w jakiej znajdowali się sytuacji. Może właśnie ta jego troska, opiekuńczość i znaczna różnica wieku pomiędzy nimi sprawiły, że dość szybko z kochanka i męża zamienił się w kogoś w rodzaju praojca. Ich małżeństwo od początku było pomyłką, ale przecież gdyby nie Janusz, nie byłoby Tristana. Pogładziła byłego męża po siwej brodzie, lecz nie odwzajemnił jej czułości zajęty smakowaniem właśnie przyniesionego przez kelnera barszczyku. Kiwał głową, trochę mlaskał, był wyraźnie zadowolony z wyboru menu. Anna zrozumiała, że jej ex-mąż właściwie nigdy się nie zmienił. Lubił kosztować potrawy, zastanawiać się nad składnikami, proporcjami, sposobem przyrządzenia, podczas gdy ona zwykle jadła w pośpiechu, zatopiona myślami we właśnie prowadzonych sprawach. Nie przywiązywała wagi do jedzenia, z jednym wyjątkiem zupa zawsze musiała być podana bardzo gorąca. Przypomniała sobie, jak wyglądało ich pierwsze spotkanie w wydziałowej czytelni, gdy rozpoczęła studia. Nie radził sobie z kartami, długo szukał książek. Myślała wtedy, że jest tak bardzo zagubiony, bo dopiero zaczął tam pracę po przeniesieniu z biblioteki VAT-u, co, jak jej się wydawało, przyjął bez większego sprzeciwu. Taki właśnie był. Nigdy nie dyskutował z losem. Rozczulił ją ogromną chęcią pomocy i niezwykłą uprzejmością, kontrastującą z szorstkim zachowaniem wykładowców z policyjnego kursu podstawowego w Poznaniu. Czuła się z nim tak bezpiecznie i wyjątkowo, jak gdyby była małą księżniczką. Psycholog pewnie by powiedział, że dziecko w niej tęskniło do ojca. Może i tak, potwierdziła w myślach tę tezę, wpatrując się w konsumującego krokiety byłego męża. A ty nic nie zjesz? Głos Janusza wyrwał ją z zamyślenia, aż mimowolnie podskoczyła. E, za chwilę muszę się oswoić. Anna rozejrzała się po sali, zatrzymując wzrok na kankanie, który trzymając wysoko kieliszek krzyknął: Zdrowie gospodyni! Powinna zająć się pozostałymi gośćmi, no i obecność rodziny na takiej imprezie to jednak ewenement. Janusz natychmiast to zauważył. Na mnie już czas. Muszę się położyć. Podniósł serwetkę z kolan, otarł kąciki ust i zaczął ją składać. Wracaj do swoich hasów. Uśmiechnął się i wstał. Anna wspięła się na palce i szepnęła mu do ucha: Dziękuję. Rok 2001, grudzień. Notatka prasowa. Samobójca na moście. We wczesnych godzinach wieczornych, 12 grudnia, przejeżdżający warszawskim mostem gdańskim patrol policji zauważył młodą kobietę stojącą za barierkami. Policjanci zatrzymali radiowóz i podeszli do desperatki. Funkcjonariuszom z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego z Komendy na Pradze Południe udało się porozmawiać z kobietą. Wydawało mi się, że ten dzień ciągnie się nieubłaganie. Kończyliśmy z Kornelem ponad dwunastogodzinną służbę. Byliśmy głodni, zziębnięci i marzyliśmy o gorącej herbacie, która rozgrzałaby żołądek i dłonie. Ostatnie godziny, spędzone na zabezpieczaniu niewielkiej demonstracji, dały nam w kość. Nawet nie wiem, o co tym ludziom chodziło. Było mi wszystko jedno. Od dłuższego czasu nie miałam czucia w palcach u stóp i marzyłam tylko o tym, by wrócić do domu. Spojrzałam na zegarek. Dochodziła osiemnasta, miałam jeszcze ponad pół godziny. Wszystko na spokojnie. Tristan był na urodzinach u kolegi z przedszkola, a Janusz musiał wyjechać na dwa dni. Dlatego umówiliśmy się, że to ja odbiorę małego z jego pierwszej i najważniejszej imprezy. Ale się cieszył, kiedy powiedziałam mu o tym rano – Mimo przemarznięcia poczułam rozlewającą się falę ciepła. Uśmiech mojego synka będzie dziś dla mnie najwspanialszym prezentem. Przez te cholerne obowiązki wciąż mam dla niego tak mało czasu. Ale kiedy wreszcie przeniosę się z patrolówki, będzie inaczej. Przecież nie mogą mnie tu wciąż trzymać. Inni ludzie idą dalej, a ja tkwię w niej, jak za karę. Ale dam radę. A potem znów zaczniemy spędzać wspólnie weekendy, będę odprowadzać Tristana do szkoły, kolorować z nim te wszystkie okropne dinozaury, które tak pokochał. Zapomnij o tym, co teraz, mam nadzieję. Coś tak szczerzysz? Usłyszałam nagle głos Kornela, mojego partnera. Patrz przed siebie, Nitoń, ślisko jest, znowu sypie, fuknęłam na niego, by zmienić temat. Kornel nie był dobrym kierowcą, ale mnie nigdy nie udało się usiąść za kółkiem radioli. Odwróciłam wzrok, kiedy wjeżdżaliśmy na most gdański. Sunęliśmy powoli, bo przez tę pogodę zrobił się straszny korek. Nagle w tle zauważyłam rozmazaną postać. Miałam wrażenie, że ktoś niebezpiecznie pochyla się w stronę wody. Zatrzymaj się, krzyknęłam do Kornela Skoczek, pokazałam dłonią przed siebie. Teraz już wyraźnie widziałam, że to kobieta stoi za barierką. Dobra zgłaszam do dyżurnego, niech przysyłają negocjatorów, westchnął partner i sięgnął po telefon. – Zatrzymaj się! – krzyknęłam. – Ona chyba jest w ciąży. Dodałam i złapałam za klamkę. Drzwi radiowozu otworzyły się szeroko. Do środka wpadał śnieg. – Nie masz uprawnień, Anka! – Kurwa! Kornel mimo puszczonej wiązanki zatrzymał samochód. – Zanim ktoś tu dojedzie, ta kobieta skoczy. – Dawaj! – wypadłam z samochodu. Kornel miał rację. Nie miałam uprawnień i brałam na siebie ogromne ryzyko. Zaczęło mocniej wiać. Kobieta kołysała się za barierką. Rzuciłam się do biegu, serce waliło mi jako szalałe. Nie wiedziałam, co mam do niej powiedzieć. Zwolniłam, żeby nie wyczuła mojego zdenerwowania i pośpiechu. Musiałam być spokojna. Podeszłam bliżej, całkiem powoli. Nie podchodź! Krzyknęła. Jej głos świsnął na tle szumu samochodów niczym bat. Zatrzymałam się. Kątem oka obserwowałam i ją, i otoczenie drobna blondynka z dużymi, wystraszonymi oczami. Była w moim wieku, miała jakieś dwadzieścia cztery, lat, ubrana w skromny płaszcz i wełnianą sukienkę, z pewnością dawno już zmarzła. Gołymi rękoma trzymała się zimnej barierki, a jej stopy, obute w jesienne mokasyny, od czasu do czasu ślizgały się po oblodzonej nawierzchni. Była w jakimś szóstym, siódmym miesiącu ciąży. Jasne, Pokiwałam głową, podniosłam dłonie w geście poddania i zamarkowałam odwrót. Kobieta się uspokoiła, co dodało mi odwagi. Jak masz na imię? Spytałam z lękiem. Miałam nadzieję, że ci cholerni negocjatorzy są już w drodze. Kątem oka dostrzegłam Kornela. Trzymał przy uchu słuchawkę, chodził wzdłuż radiowozu i nerwowo palił papierosa. Pomóż mi, poprosiłam w myślach. Mój partner miał większe doświadczenie, to on powinien rozmawiać, nie ja. W końcu spotkaliśmy się wzrokiem. Pokazał mi na migi zarzucanie wędki. Wiedziałam, co to znaczy. Kobieta powiodła wzrokiem i też go w końcu dojrzała. Jeśli on zrobi choćby jeden krok w moją stronę, to skoczę, krzyknęła i machnęła stopą. Mężczyźni są jak padlina. Dodała w końcu i dostawiła nogę. Już wiedziałam, że muszę tam zostać sama. Pokazałam mu dłonią, by nie podchodził i wróciłam do mojej rozmówczyni. Nieznacznie się przysunęłam. Nie podejdzie, bądź spokojna. Wszystko zostanie między nami, kobietami. Uśmiechnęłam się do niej i znowu podeszłam. No właśnie. Jak masz na imię? Zagadnęłam ponownie, szukając w myślach dobrych pytań. Nic mi nie przychodziło do głowy. Bałam się, że sprowokuję ją do skoku. Sylwia. A ty? Ku memu zaskoczeniu odpowiedziała od razu, objęła dłońmi barierkę. Anka, miło mi cię poznać. Jesteś policjantką, tak? Zerknęła na mój czarny mundur, którego nienawidziłam. Przytaknęłam. Aha, a skąd się tu wzięłaś? Przejeżdżaliśmy z kolegą i cię zobaczyłam. No patrz, tyle osób tu przejeżdża i nikt się mną nie zainteresował, ale co się dziwić? Wzruszyła ramionami, kto by tam zwracał na mnie uwagę. Znowu mocno nachyliła się w stronę Wisły. Wiesz, każdy ma czasem gorszy dzień, nie jest ci zimno, Sylwia? Zerknęłam na jej sine dłonie bez rękawiczek. Jest, i to bardzo. Ale to przecież nikogo nie obchodzi. Mnie obchodzi, odparłam z wyraźną troską w głosie i skanowałam pamięć. Próbowałam przypomnieć sobie cokolwiek z kursu podstawowego, z tego, jak należy postępować z sobą w kryzysie, manifestującą zamiar popełnienia samobójstwa. Ze stresu miałam białą plamę przed oczami. Została mi tylko intuicja. Nie chciałabyś się napić ciepłej herbaty? Gdzieś się ogrzać? Spytałam i w tym momencie z mojej kieszeni dobiegł dźwięk dzwoniącej komórki. Wyraz twarzy Sylwii w sekundę się zmienił. W jej oczach zagościł gniew, zacisnęła usta. Przygniotłam łokciem kanciastą nogi, aż wreszcie zamilkła. Bardzo zmarzłaś, dodałam, wracając do tematu. Tak, zimno mi. Chodź ze mną wyciągnęłam rękę, ale ona zareagowała jak w panice. Poślizgnęła się na podeście. Kurwa. To nic nie da. Cofnęłam się. Nie odchodź. powiedziała ciszej, wpatrując się we mnie. Moja Nokia zaczęła wibrować, ale nim wydała dźwięk, udało mi się go stłumić. Nigdzie się nie wybieram, odparłam, wzruszając ramionami. Będę tu z tobą, ile zechcesz. Powiesz mi coś o sobie? Nie ma co opowiadać. Ech, nieprawda. Który miesiąc? Pokazałam wzrokiem na jej brzuch. Siódmy. Chłopiec, czy dziewczynka już wiesz? Sylwia pokręciła głową. To mówmy, Dziuś, okej? Okay? przytaknęła. Maluchowi też jest zimno. Wiem, ale nic na to nie poradzę. Zaraz to wszystko się skończy i będziemy już w niebie. Spojrzała w górę, coraz głośniej szczękała zębami. Chcesz, to dam ci swoją kurtkę. Podejdź do mnie. Zrobiłam zapraszający ruch dłonią i zaczęłam się rozpinać. Nie, 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 jesteś bardzo miła, ale mnie już nic nie trzeba. Miałam wrażenie, że ciągle wracam do punktu wyjścia, że robiąc krok w przód, jednocześnie cofam się o dwa. Narastała we mnie bezsilność, a Sylwia coraz bardziej kuliła ramiona, zaczęła płakać. Kątem oka dostrzegłam ekipę negocjatorów, dali mi znać, bym się wycofała. Sylwia, widzisz tę wysoką babkę? Wskazałam palcem na tłumek przy radiowozie. To jest psycholog, bardzo fajna i mądra kobieta. Poproszę, by tu do ciebie przyszła, dobrze? Drgnęłam, ale ona nagle się wyprostowała i znowu niebezpiecznie wychyliła się za krawędź mostu. Z nikim nie będę rozmawiać, jak tam pójdziesz, to od razu skoczę. Krzyknęła rozpaczliwie. Po jej policzkach płynęły łzy. Nie możesz mnie zostawić, dodała, gdy zauważyła, że jednak zostaję. Przysunęłam się bliżej. Jeszcze dwa metry i będę mogła ją złapać, ale kolejne długie minuty nie przyniosły żadnego przełomu. Podrzucałam jej różne tematy, krążyłam wokół jej stanu, wciąż jednak byłam w punkcie wyjścia. Wspomniała o ojcu dziecka, który ją zostawił, o przemocy, biedzie, o tym, że nie ma dokąd pójść. Podsuwałam jej rozwiązania, lecz nic to nie dało. Miałam wrażenie, że za chwilę obydwie się wykończymy i zamarzniemy na śmierć. Sylwia, Powiedziałam wreszcie trzęsąc się z zimna: Jak tak dalej pójdzie, to dostaniesz zapalenie płuc, a twój dziś może tego nie przeżyć. Przecież nie chcesz, żeby tak się stało, prawda? Ten maluch będzie cię kochał ponad wszystko. Wiem, że teraz jest ci ciężko, ale to minie, zapewniam cię. Twoje życie nabierze sensu, o jakim wcześniej nie miałaś pojęcia. Będziesz tak silna, że już nikt cię nie zrani, wiesz? Ten, przez którego tu stoisz, nie może wygrać. Teraz ty musisz być silna za dwoje. Sylwia, dam ci rękawiczki. Wyciągnęłam dłoń, a kobieta się do mnie uśmiechnęła. Podeszłam bliżej, aż w końcu złapałam ją za rękę. Po chwili objęłam jej zmarznięte ciało. Nim się obejrzałam, policjanci złapali ją za ubranie i wciągnęli na chodnik. Poczekałam, aż zabierze ją karetka pogotowia. Uśmiechnęła się do mnie, nim wjechała na noszach do środka. Jeśli to będzie dziewczynka, dam jej na imię Ania, szepnęła i dotknęła brzucha. Byłam poruszona. Powłócząc nogami ostatkiem sił, wsiadłam do radiowozu. Koledzy bili mi brawo, klepali mnie po ramieniu, ale ja byłam jak sparaliżowana. Spojrzałam na zegarek i poczułam, jak robi mi się słabo. Zaschło mi w ustach, a w klatce piersiowej zagnieździł się lęk wielkości orzecha włoskiego. Sztywnymi dłońmi wyjęłam komórkę z kieszeni. Siedem nieodebranych połączeń i trzy wiadomości tekstowe. Tu rodzice Kuby prosimy pilnie odebrać Tristana. Tristek bardzo płacze, prosimy się pospieszyć. Udało nam się go uśpić. Jutro przyprowadzimy te do przedszkola. Proszę już nie przyjeżdżać. Kurwa mać. Tristan nigdy nie spał poza domem. Nie lubił zmian otoczenia i braku choćby jednej czynności z jego wieczornego rytuału. Czułam, jak rośnie mi w gardle wielka klucha. Miałam wrażenie, że się uduszę. No, teraz to na pewno dostaniesz przeniesienie. Kornel przerwał ciszę głosem pełnym podziwu. Dobra robota, kier, naprawdę? Dodał. I poklepał mnie po ramieniu. Pokiwałam głową z udawaną radością, miałam ochotę umrzeć. Dwa miesiące temu przyrzekłam mojej rodzinie, że już nigdy nie zawiodę. No i proszę. Potrzebowałam tylko sześćdziesięciu dni, by po raz kolejny się przekonali, że nie dotrzymuję słowa. Rozdział trzeci. Deszcz za oknem nie przestawał padać. Krople odbijały się od szyb, tworząc na nich długie smugi, a od tych, które uderzały w parapet, dudniło jej w uszach. Na korytarz wdzierał się nieprzyjemny chłód. Pogładziła się po przedramieniu i wyczuła gęsią skórkę. Mogłam wziąć sweter. Była na siebie zła. Nie cierpiała marznąć, a jeszcze bardziej nie znosiła swojej głupoty. Przecież ostrzegali przed tym nagłym czerwcowym ochłodzeniem i opadami. Zerknęła na stopy w skórzanych sandałach i z rosnącą irytacją pokręciła głową. W takiej sytuacji chyba lepiej będzie pójść boso. Usłyszała klakson samochodu. Drgnęła i skierowała wzrok w stronę parkingu. Właśnie na niego wjechał prawdopodobnie nowy, błyszczący nawet w strugach deszczu biały samochód Lexus. Gdy podjechał bliżej okna, rozpoznała go po charakterystycznej atrapie chłodnicy w postaci klepsydry. Uwielbiała cztery kółka i chyba najlepiej znała się na nich w swoim zespole. Kierowca fury nerwowym trąbieniem poganiał wyjeżdżające samochody, pokręciła głową, nie cierpiała chamstwa za kierownicą, szczególnie u właścicieli drogich aut. Wreszcie drzwi z napisem Sala doświadczania świata uchyliły się bezszelestnie, a korytarz zalała fala niebieskiej poświaty. Z pomieszczenia wyszli pielęgniarze w wykrochmalonych, białych uniformach, a za nimi wolnym krokiem dreptała trójka staruszków. Pani Maria. Kiedyś znana dziennikarka telewizyjna, cichutka, przygaszona, zgarbiona, poruszająca się jakby wbrew swojej woli. Pan Jerzy, dla odmiany w doskonałym nastroju, ale z wyraźnymi plamami moczu na szarych, dresowych spodniach. I wreszcie on, niski mężczyzna w okularach, z zaciętą miną i tępym wzrokiem. Tadeusz Księżopolski. Tatku! Zerwała się z ławki i podbiegła do ostatniego mężczyzny w rzędzie, a on jakby zgarbił się na jej widok. Zapomniała, że przy chorych na Alzheimera powinno się ograniczać do minimum nagłe i spontaniczne zachowania, bo mogą odebrać je jako atak. Zatrzymała się, powstrzymując chęć rzucenia mu się na szyję. Odprowadzę cię do pokoju, zaproponowała łagodniej. Ruszyli razem za jednym z pielęgniarzy, mijając imponującą oranżerię, która podobno działa na pensjonariuszy kojąco. Ojciec nie odezwał się ani słowem, ale ona była przekonana, że orientował się w swoim położeniu. Zawsze przyjeżdżała we wtorki, bezpośrednio po ćwiczeniach stymulujących wszystkie zmysły. Miała wrażenie, że wtedy ma z ojcem lepszy kontakt, że staruszek dużo rozumie, a w jego na pozór bezsensownych wypowiedziach da się wychwycić jakiś sens. Pod pokojem numer 113 pielęgniarz pożegnał się i poprosił, by dała znać w recepcji, gdy skończy wizytę. Do godzinki maksymalnie, okej? Okay? dodał na odchodne. Anna przytaknęła. Nie chciała przemęczać ojca, ale była pewna, że czekał na jej cotygodniowy raport, który z przyjemnością mu składała. Weszli do środka, gdzie od razu uchyliła okno, bo mimo nieustającego deszczu chciała wpuścić trochę świeżego powietrza pokój ojca w niczym nie przypominał stereotypowego miejsca w domu opieki wręcz przeciwnie przywodził na myśl niezły apartament w sanatorium o podwyższonym standardzie mimo to wyczuwała w nim zapach starości smutku i walki z chorobą nie pomógł mięsisty dywan nowoczesny telewizor z bezustannie włączoną telegazetą ani nawet ulubiony skórzany fotel ojca przywieziony z domu by zapewnić mu namiastkę domowej atmosfery Podobno często w nim przesiadywał. Personel twierdzi, że to dobry znak. Na głównej ścianie wisiała antyrama ze zdjęciami osób z najbliższej rodziny, z numerami telefonów i przypisanymi dniami odwiedzin. Według doktora Bułgara, właściciela kliniki Neurohelp, wprowadzało to ład w życie podopiecznego i dawało choremu namiastkę rytuału. Ojciec mógł zaplanować dzień, i być może bardziej świadomie na kogoś czekać. Jak się wyraził bułgar, pacjenci źle znoszą niezaplanowane wizyty, dlatego, wszelkie zmiany w odwiedzinach lub nagłą konieczność przyjazdu należało zgłosić personelowi, który przygotowywał pacjenta na taką okoliczność. Czasami ojciec był w tak kiepskim stanie, że odwiedzanie go nie miało sensu. Dlatego każdorazowo wszyscy upewniali się telefonicznie w rozmowach z konsultantami, którzy, jak głosiła ulotka, byli wyłącznie do dyspozycji najbliższych, czy pacjent jest gotowy na odwiedziny. W przypadku ojca Anny ustalono ponadto, że ze względu na jego zawód konieczny jest całkowity zakaz wpuszczania obcych. Anna nie miała wątpliwości, że płochliwe zachowanie i wreszcie choroba ojca są skutkiem wieloletniego stresu. Pewnie po części właśnie dlatego sama zrezygnowała wreszcie z podobnej profesji, którą niejako po nim odziedziczyła. Jej ojciec Tadeusz Księżopolski był uznanym i niezwykle szanowanym urzędnikiem wyższego szczebla, z którym przez wiele lat liczyły się najważniejsze osoby w Polsce spojrzała na antyramę i poczuła przyjemne ciepło w okolicach serca. Jak dobrze, że tata, mimo przebywania w tym miejscu, wciąż ma na miastkę domu. Zdjęcia rodziny układały się w swoisty kalendarz. Powinnam zaktualizować te fotki, uśmiechnęła się do swojej podobizny. Drobna blondynka z włosami złapanymi w koński ogon, z zadziorną miną i plastrem na czole w niczym nie przypominała dzisiejszej Anny. Tej, która na emeryturze zaczęła dbać o siebie, malować się, układać włosy u fryzjera. Zabiegi w spa, które dostała w prezencie, okazały się strzałem w dziesiątkę. Teraz regularnie chodzi na manikur i japoński masaż twarzy. No właśnie, westchnęła. A propos twarzy. Na zdjęciu w antyramie Tristan wygląda na nieco przerośnięte dziecko z wyraźnymi pryszczami – ale za to Olga ze swoją specyficzną wschodnią urodą i Janusz, który całe życie wygląda tak samo, wciąż mają aktualne fotki. Pomogła ojcu zająć miejsce w wygodnym fotelu, a sama usiadła na podłodze tuż przed nim i złapała go za rękę. Była ciepła. Chyba jesteś w niezłej formie, tatku. Pogładziła go po dłoni, podniosła wzrok i dostrzegła dziwny skurcz, który przeszył kamienną twarz ojca. No już będę mówić jednostajnie. Dodała ofukując się w myślach za tę euforię sprzed kilku chwil. Tristan. Tristan. Ojciec patrzył tempo w jeden punkt i harczał, wydobywając słowa ze ściśniętego gardła. Jasne, że zacznę od niego. Trist bardzo ładnie zakończył trzeci rok studiów, napisał dobrą pracę licencjacką, za kilka dni ma obronę. Oczywiście wybrał coś z pozytywizmu. Wiesz jaki on jest. Ta cała praca u podstaw i siłaczka to najbardziej lubi. Anna dopiero po kilku chwilach usłyszała swój głos. Była wyraźnie dumna z syna i z tego, że tyle o nim wie. Da mi potem przeczytać, wiadomo. Praca twoja bezpiecznie jest. Ojciec z niemałym trudem łapał kontakt. Widać było, że stara się jak może. Wciąż zerkał na tele gazetę. Coś, co odeszło już do lamusa, wciąż budziło jego duże zainteresowanie. Bułgar mówił, żeby się tym nie martwić, ponieważ ojciec dzięki temu wraca do przeszłości. Odruchowo pocałowała ojca w rękę. Pachniała kremem brzoskwiniowym, który mu podarowała, gdy zobaczyła kilka tygodni temu, jak bardzo ma spierzchnięte dłonie. Tatku, przecież od miesiąca jestem emerytką! westchnęła z nieukrywanym poirytowaniem. Zaraz skończę remont, bo wreszcie postanowiłam zrobić porządek z mieszkaniem na kobielskiej. Zobacz, sięgnęła po telefon i otworzyła galerię zdjęć. Tu mam wizualizację, to będzie prawdziwy apartament. Zaśmiała się lewocza ojca dojrzała przerażenie. Nic się nie martw. Natychmiast postanowiła zaradzić jakoś napiętej atmosferze. Dostałam odprawę. Muszę coś mieć z tego życia w firmie. Skoro teraz będę głównie siedzieć w domu, to dosyć mam tego PRL-u. W wannie Annie wzbierała dziwna fala gniewu, jakby tłumaczyła się przed sobą i ojcem, a jednocześnie się za to ganiła. Coś mi się od życia należy, już od kilku ładnych lat nie da się tam mieszkać, dokończyła cicho. Tadeusz książę Polski uśmiechnął się i złagodniał. Anna nie wiedziała, czy to efekt jej postawy, czy po prostu minęło silne napięcie mięśniowe, które często łapało ojca. Pytałam też Olgę, czy czegoś nie potrzebujecie, ona albo ty, ale podobno wszystko macie. Tadeusz na dźwięk imienia żony ścisnął Annie dłoń. Tristowi kupiłam komputer, kontynuowała. A Januszowi piękny wełniany ciepły płaszcz. I mogę teraz żyć długo i szczęśliwie. Zobacz, jak będzie wyglądać kuchnia. Powiększyła wizualizację w telefonie. Ojciec się nachylił, ale mimo, że patrzył w wyświetlacz, to nic nie widział. Był zupełnie nieobecny. W końcikach ust zebrała mu się ślina. Anna była teraz jak mała dziewczynka, która pokazuje ojcu swoje świadectwo, a tym samym domaga się uznania i czułości. Tadeusz księżopolski był typem człowieka, na którego widok wszyscy truchleli. Nawet teraz, schorowany i teoretycznie bezbronny, miał w sobie jakąś dziwną moc i władzę. Wiedziała jednak, że lęk, jaki czasem przy nim odczuwała, jest wytworem jej mózgu i nie powinna z tego powodu robić dramatu. Podoba ci się ten pomysł? Spojrzała na ojca wzrokiem proszącym o akceptację, ale nie zareagował. Patrzył gdzieś przed siebie. Wyłączyła ekran komórki i wstała, odruchowo poprawiając sukienkę. Ojciec nie cierpiał wyzywających dziewuch w zakrótkich kieckach. Dziewuch, które jego zdaniem same prosiły się o nieszczęście. Zapamiętaj, dziecko, że nie wolno kusić mężczyzn, bo oni myślą tylko o jednym. Ten tekst, wypowiedziany wiele lat temu, gdy zabronił jej pójść do szkoły w czarnej mini, wybrzmiewał jej w uszach, i ilekroć zastanawiała się nad kupnem bardziej odważnego ciucha. Na szczęście letnia sukienka w czerwone maki, którą miała dziś na sobie, sięgała do połowy łydki. Po chwili jednak poczuła, jak wzbiera w niej gniew. Zacisnęła dłonie w pięści i oddychała głęboko. Dlaczego przy ojcu wciąż jest małą dziewczynką? Przecież na co dzień pracowała z typami znacznie bardziej nieprzyjemnymi i chamskimi wobec kobiet. Niespełna pół roku temu, gdy zamykała seryjnego gwałciciela, w chwili mocnego wzburzenia, powiedziała mu prosto w twarz, że ubrania i ofiara nie są niczemu winne. Od razu przypomniała sobie relacje z wystawy Winne ubrania, na której pokazano ciuchę zgwałconych kobiet. Nie było tam wcale mini, ani sukienek z dekoltem, czy czarnych szpilek, tylko bluzy, dżinsy, trampki, powyciągane swetry. Nie wolno gwałtu tłumaczyć niewłaściwym ubraniem. To potworna manipulacja, której w pracy umiała się z impetem przeciwstawić, a tymczasem przy ojcu wciąż obciągała sukienkę i zakrywała nogi. Nauczona od dziecka, jak powinna wyglądać dobra i skromna uczennica, nigdy nie odważyła się na mini, czy mocną czerwoną szminkę, choć czasem miała na nie wielką ochotę. Gdy pierwszy raz przyprowadziła do domu chłopaka, przyrzekła sobie, że więcej tego nie zrobi. Ojciec siedział wtedy w tym swoim skórzanym fotelu i urządził prawdziwe przesłuchanie: rodzice, stan posiadania, plany na przyszłość. Potem jeszcze ostrzegł, że jeśli granice zostaną przekroczone, to zapewni mu bardzo atrakcyjną dorosłość. Uśmiechał się przy tym, ale wszyscy wiedzieli, że Tadeusz Księżopolski nie żartuje. On nigdy nie żartował. Anna podobała się mężczyznom. Ładna blondynka, z pełnymi piersiami, idealną figurą i nogami aż do szyi, przyciągała wielu adoratorów, ale żaden nie poznał jej ojca. Ukrywała swoje nastoletnie miłości, a rosterki opisywała w pamiętniku, bo tak naprawdę nie miała z kim o nich porozmawiać. Drugim i ostatnim mężczyzną, który dostąpił zaszczytu poznania ojca Anny, był Janusz Kier. Nie mieli wyjścia, bo Anna zaszła w ciąże, i mimo sięgającej niemal dwóch dekad różnicy wieku pomiędzy nimi, chcieli stworzyć rodzinę i dać małej istotce piękny, wspólny świat. Wtedy też był czerwiec i też padał deszcz. Było chłodno, ale ona miała kalosze i płaszcz przeciwdeszczowy, bo Janusz o wszystko zadbał. Ojciec stał w oknie swojego pięknego dużego domu, najbardziej okazałego na saskiej kępie. I bacznie wszystko obserwował, nawet nie ukrywając się za Firanką. Anna otworzyła kluczem furtkę i weszła na podwórze. Janusz ochraniał ich dużym, kolorowym parasolem. Mimo chłodu poczuła, jak robi jej się gorąco, a po plecach spływa kropla potu. Oddychała szybko i nerwowo, a w gardle miała gulę. Co się dzieje, kochanie? Janusz zauważył jej przerażenie. Boję się, wyszeptała. Spokojnie. Przygotowałaś mnie na to przesłuchanie, nie martw się dam radę. Wypiął herlawą piersi, poprawił okulary na nosie. Uśmiechnęła się, bo mimo wszystko mu uwierzyła. Pewniej weszli na śliskie schodki. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl